Piątek, 10 maja, Grzegorz Żądło, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Ogromny pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Słup czarnego dymu przez wiele godzin był widoczny w wielu okolicznych miastach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapaliły się chemikalia. Jak poinformował prezydent Siemianowic Śląskich, urzędnicy już w 2019 roku przeprowadzili na składowisku kontrolę, która wykazała nieprawidłowości. O sprawie została powiadomiona prokuratura. Paweł Jędrusik. Pożar, do którego doszło rano w Siemianowicach Śląskich, jest już opanowany, choć nie wiadomo, jak długo strażakom zajmie jeszcze jego dogaszanie. Cały pożar miał przestrzeń około ponad 5000 metrów kwadratowych. Obecnie dzięki naszym działaniom ten teren pożaru zostaje pomniejszany sukcesywnie i z metra na metr posuwamy się w jego centrum z nadzieją, że uda się nam go w miarę szybko ugasić. Jeszcze około południa mieszkańcy Katowic i okolicznych miast otrzymali alerty RCB z prośbą o zamknięcie okien i pozostanie w domu. Wojewoda Śląski powołał sztab kryzysowy, sprawdzana jest też jakość powietrza. Badają je stacje pomiarowe, między innymi w Katowicach. Te stacje nie wykazały w chwili obecnej znaczącego wzrostu stężeń niebezpiecznych substancji, które są przez nie badane. Na miejscu również funkcjonuje specjalne laboratorium mobilne Państwowej Straży Pożarnej. Będzie ono monitorować powietrze w okolicy dziś i przez cały weekend. Z kolei, jak poinformował dziś prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech, miasto już kilka lat temu przeprowadzało kontrolę na tym terenie. Urzędnicy wykryli nieprawidłowości. Kwestia składowania odpadów niezgodnie jak gdyby z pozwoleniami. Od 2018 roku marszałek ma kompetencje w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przetwarza powyżej 3000 odpadów. W takim wypadku kwestie kontroli, nadzoru, wydawania pozwoleń, odbierania takich zezwoleń ma marszałek województwa. Więc składaliśmy takie informacje do marszałka, a następnie po naszej kontroli kolejnej złożyliśmy takie zawiadomienie do prokuratury i siemianowicka prokuratura wszczęła postępowanie. Jak poinformował śląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, który również prowadził kontrolę na składowisku przy ulicy Wyzwolenia, firma składująca odpady miała wstrzymaną działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów w związku ze stworzeniem zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Dostała także 3 kary finansowe na kwotę 318 tysięcy złotych. Na karę od 3 do 6 lat bezwzględnego więzienia Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał 6 osób w głośnej sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób, w tym 4 dzieci. Najwyższe wyroki sąd wymierzył właścicielowi i 2 pracownikom firmy, która przewierciła gazociąg. Karolina Komada. Projekt zakładał, że będą prowadzić pracę metodą wykopu otwartego. Oni jednak robili to inaczej, aż przewiercili gazociąg. Kilka minut później w powietrze wyleciał pobliski dom. W wybuchu zginęło 8 osób. Żeby użyć słów wiceburmistrza Szczyrku, wszyscy o tym gazie wiedzieli. Mieszkańcy domu przy ulicy Leszczynowej w Szczyrku nie wiedzieli i nie mieli szans na ucieczkę. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uznał, że pracownicy firmy budowlanej nie działali umyślnie. Marcin S., który przewiercił gazociąg, usłyszał wyrok 4 lat, a jego pomocnik Józef D. 3 lat więzienia. Najwyższy wymiar kary dostał szef firmy Roman D., który zlecił wykonanie odwiertu. Został skazany na 6 lat więzienia. Nie mając zamiaru popełnienia czynu zabronionego, jednak mogąc przewidzieć możliwość jego popełnienia, nie zachował ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i sprowadził zdarzenie zagrażające życie i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, stanowiące katastrofę budowlaną w postaci eksplozji materiału wybuchowego, zawierającego mieszaninę gazowo-powietrzną, pożaru i zawalenia się budowli, tym to czynem wypełnił znamiona przestępstwa. Pozostałej trójce oskarżonych, Marcinowi K., Jakubowi K. i Ewie K., którzy zostali oskarżeni o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, nieumyślne doprowadzenie do katastrofy, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań, sąd wymierzył karę 4 lat i 2 miesięcy więzienia. Nie jest to wynik satysfakcjonujący dla prokuratury. Wnioskowane kary były zdecydowanie wyższe, jak również sąd poczynił odmienne ustalenia w zakresie strony podmiotowej tego czynu. Myśmy przyjmowali, że sprawcy działali z zamiarem ewentualnym. Sąd uznał, że zasadne jest przypisanie nieumyślnej formy winy. W związku z tym niewątpliwie będziemy w tym zakresie wnosić uzasadnienie tego orzeczenia. Obrońcy domagali się uniewinnienia oskarżonych i już zapowiedzieli złożenie apelacji. Jest rzeczą oczywistą, że biorąc pod uwagę stanowisko, jakie prezentował mój klient, a także ja jako jego obrońca oraz wynik rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego, jest oczywiste, że z tym wyrokiem
nie tylko w kategorii rozstrzygnięć co do winy i co do wymiaru kary, ale także co do istotnych elementów ustnych motywów nie możemy się zgodzić i z całą pewnością ten wyrok będzie musiał zostać zaskarżony. Wszyscy oskarżeni mają także zasądzony 10-letni zakaz wykonywania zawodu oraz muszą członkom rodziny ofiar zapłacić zadośćuczynienie w łącznej kwocie ponad 1 000 000 zł. Wyrok nie jest prawomocny. Policja zatrzymała 15 osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. handlem narkotykami. To pseudokibice Górnika Zabrze. Paweł Jędrusik. To kolejne zatrzymania w tzw. sprawie Torcidy, czyli pseudokibiców Górnika Zabrze. W tej sprawie policja zatrzymała już łącznie 200 osób. Ostatnio zatrzymani mężczyźni mają od 24 do 45 lat. Zajmowali się m.in. handlem narkotykami. Członkowie tej grupy łącznie wprowadzili ponad 1,5 tony narkotyków. Oprócz tego 53 litry płynnej amfetaminy i ponad 100 tysięcy tabletek ekstazy. Wszystko to o czarnorynkowej wartości blisko 60 milionów złotych. Członkowie gangu brali też udział w bójkach i brutalnych pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do jednego z nich doszło w marcu tego roku w miejscowości Górki Wielkie w powiecie cieszyńskim. Grupa pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn próbowała napaść na grupę drugich pseudokibiców, którzy w tym czasie odbywali obóz sportowy, ćwiczyli sztuki walki. Po prostu miała to być konfrontacja. Na początku na głowę pięści doszło do użycia niebezpiecznych narzędzi w postaci pałek teleskopowych, maczet. Tam jedna osoba była dosyć mocno pokrzywdzona w tym zdarzeniu, więc do tych zdarzeń cały czas dochodzi. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, obrotu narkotykami i pobicia i udziału w bójkach usłyszało już 12 osób. 7 z nich trafiło do aresztu. Charakterystyczne drżenie rąk, przygarbiona sylwetka czy niewyraźna mowa. Zanim jednak pojawią się te widoczne objawy, o wiele wcześniej pojawiają się inne. Pacjenci jednak często je bagatelizują, myśląc, że zaburzenia snu czy apatia są wynikiem przemęczenia. O tym, jak wygląda życie z Parkinsonem i jak ta choroba się zaczyna, Magda Sincewicz. Pan Tomasz przez całe życie był aktywny, uprawiał sport. Kiedy wyjechał z rodziną na narty, nagle stwierdził, że nie potrafi skręcić w lewo. Przestraszyło go to. Nie przypuszczał jednak, z czym będzie musiał się zmierzyć. Jest trudno, bo boli, bo trzeba się przełamać, ale trzeba robić wszystko, żeby tą chorobę oddalić od siebie, bo ona jest już i będzie. Ona nie ucieknie, nie zniknie. Jestem wybrańcem, który los tak chciał i akurat mnie to trafiło. Nigdy nie sądziłem, że będę chory neurologicznie. Nie sądziła też rodzina, która przecież codziennie miała styczność z panem Tomaszem. Nawet żona, która jest lekarzem. Dostrzegli to dopiero goście zaproszeni na ich kolejną rocznicę ślubu. Spytali, co się takiego stało, że tak bardzo się zmienił. Jego mimika, sposób poruszania się i mówienia. Wszystkie objawy jakoś maskowaliśmy tym, że jest zmęczony, tym, że jest po COVID-zie, bo przeszedł 3 razy COVID. A objawy pierwsze to była utrata węchu. Utrata węchu, o której on mówił od ponad 10 lat. Gdy objawy zaczęły się nasilać i stały się bardzo różnorodne, wiadomo było, że konieczna jest konsultacja medyczna. Wykonali ją specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. Ci sami, którzy dzisiaj spotkali się z innymi ekspertami i chorymi, żeby rozmawiać o tym, jak walczyć z tą chorobą. Nam zależy na tym, żeby iść obok pacjenta i trochę odpowiadać na te potrzeby, które on ma i wspierać ich i motywować w tym, żeby dalej mogli, żeby to dalej był ich wybór, a nie choroba, która dyktuje to, co oni mogą zrobić. By tak się stało, potrzebny jest wielospecjalistyczny zespół składający się z fizjoterapeutów, dietetyków, wyspecjalizowanych pielęgniarek, psychologów, neurologopedów czy terapeutów zajęciowych. To sztab ludzi zaangażowanych w opiekę nad osobami z chorobą Parkinsona. Pacjentom chcemy przekazać, jakie nowoczesne metody leczenia choroby Parkinsona są stosowane i z jakich mogą korzystać również w naszym szpitalu, ale też przede wszystkim po to, żeby pacjent, który otrzymuje taką diagnozę, która na niego spada, wiedział, jak się w tym systemie zachować, z czego może korzystać i co może zrobić, żeby jak najdłużej w pełnej aktywności korzystać z tego życia prywatnego, ale również społecznego.
Badania wykazują, że w ciągu kolejnych 20 lat zachorowalność na Parkinsona wzrośnie o 30-40%. Kolorowe jeże w Świętochłowicach to jednak nie wybryk natury, a wybryk nieznanych sprawców. Ktoś znęca się nad jeżami i maluje je sprayem. Sprawców szuka policja. Paweł Jędrusik. Na razie wiadomo o 5 jeżach, które zostały pomalowane najprawdopodobniej sprayem. Sprawą zainteresowali się społecznicy z Kociej Brygady w Świętochłowicach. Dowiedzieliśmy się przez przypadek, można powiedzieć, od jednej znajomej, która poinformowała mnie, że zauważyła białego jeża. I to było pod koniec jakoś kwietnia, a za kilka dni poinformowała mnie, że widziała czerwonego jeża, więc tu zaczęliśmy się niepokoić. Na razie udało się złapać 4 jeże, a według osób z Kociej Brygady jest jeszcze co najmniej jeden, który został pomalowany. Sprawa została zgłoszona na policję. Na ten moment zbierany jest materiał dowodowy i ustaleni są ewentualnie świadkowie. Zależy nam na tym, żeby złapać sprawców, którzy się tego dopuścili. Ten czyn będzie potraktowany jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Jeże zostały odnalezione w okolicy ulic Szpitalnej i Strzelców Bytomskich w Świętochłowicach. Na razie wszystko wskazuje na to, że nie stała im się krzywda. Wiadomo, wszystkie farby, jakieś spraye to są chemikalia. Musimy się cieszyć, że te jeże miały apetyt, udało się tak, że nic im się nie stało, nie wpłynęło to na jakiekolwiek zdrowie i życie tych jeży. Wiadomo, farba czasem powinna zejść i miejmy nadzieję, że tak będzie. Złapane jeże trafiły pod opiekę weterynaryjną. Zachwycają kolorami, różnorodnością i oryginalnym wyglądem. Jest ich kilkadziesiąt tysięcy gatunków i tysiące rodzajów. Popularne storczyki najczęściej żyją głównie na gałęziach drzew czy powierzchni innych roślin. Można się o tym dowiedzieć, odwiedzając Sosnowieckie Egzotarium, gdzie do niedzieli trwają 21 dni orchidei i roślin egzotycznych. Magda Sincewicz. Dla jednych storczyk, dla innych orchidea, choć tak właściwie to jedno i to samo. Orchidee są bardzo popularne i to od wielu, wielu lat, zwłaszcza phalaenopsisy, których tutaj głównie mamy w tym roku egzemplarzy różnych odmian. Część właśnie też jest poopisywana, więc można zobaczyć sobie, jakie są to odmiany. W Sosnowieckim Egzotarium rozpoczęły się 3-dniowe Dni Orchidei Roślin Egzotycznych. Wielu roślinom towarzyszą wystawione obok suknie, zaprojektowane przez uczniów jednego z sosnowieckich techników. Bardzo lubię kwiaty, także dla mnie to jest bardzo wielka przyjemność tutaj przebywać. No jestem już któryś raz z kolei, także no cieszę się, że wróciła ten pokaz tych orchidei do Sosnowca, do Egzotarium. Samemu trudno wyhodować takie okazy, a tutaj przynajmniej można sobie na nie popatrzeć. Jeśli chodzi o talenty ogrodnicze, to jestem kompletna noga. Cokolwiek w domu próbuję wyhodować, to zdycha. Dlatego przyjeżdżam do takich obiektów jak tutaj po prostu, żeby sobie popatrzeć, żeby oczy nasycić tym widokiem. Jak się okazuje, to nie tylko kwestia nawożenia, podlewania i nasłonecznienia. Czasami trzeba pokarcić, pokrzyczeć i wtedy roślina się zabiera za siebie i jednak rośnie. Także nie tylko sama woda, odżywka, temperatura i światło, ale trzeba powiedzieć rośnie, rośnie, rośnie i wtedy rośnie. Tak, że potem można je zaprezentować na wystawie. Taki był piątek w informacjach. Miłego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.